Fragment z Ewangelii Mateuszowej z 4 rozdziału. Nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, także łódź już się napełniała wodą. On zaś, Jezus, spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Jest burza, jest lęk uczniów, jest sytuacja bardzo trudna na jeziorze. A Jezus, kiedy już zareagował na wołanie uczniów, wprowadza spokój, ciszę. Zadziwia wszystkich tym, co czyni. Tak, że uczniowie pytają, kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne. Pytają zadziwieni, patrząc na niezwykłe czyny Jezusa. Pytam i ja. Pyta każdy z nas, doświadczając obecności Boga, który ucisza nasze wewnętrzne burze, uspokaja wewnętrzne zamieszania. O Pan naprawdę czyni cuda w tym świecie, tylko trzeba je odkryć, zobaczyć, ucieszyć się nimi. Takie zadanie dziś stoi przed każdym z nas. Z kart Ewangelii wiemy o Maryi, że ona pokornie powierza siebie Panu. Gotowa jest Mu służyć gorliwie, z wyczuleniem, nasłuchując, jaka jest Jego wola. Ta jej postawa to inspiracja dla nas. Święty Jan Paweł II zachęcał do pełnienia woli Bożej, tak jak Maryja. Tak mówił: niech synowie i córki Kościoła wzorują się w codziennym życiu na Maryi, naśladując jej zdolność rozeznawania woli Bożej w każdych okolicznościach, jej całkowitą ofiarę siebie w miłości, jej bezgraniczną wierność i niestrudzone poświęcenie. My patrzymy na wielkie dzieła Jezusa, na pokój, jaki niesie do naszych wylęknionych serc. Starajmy się być jak Jego Matka. Mówmy naszym różańcem: oto ja, służebnica, oto ja, sługa Twój, mój Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.